Librus Synergia ma wspierać nauczyciela tak wielopłaszczyznowo. Nasza firma zawsze była kojarzona i tutaj jakby naszym głównym takim nurtem działalności było wspieranie szkoły kątem zarządzania dokumentacją, niwelowaniem pewnego rodzaju biurokracji, tylko w momencie, kiedy tej biurokracji już uda nam się nad nią zapanować, stwarza się przestrzeń pod inne działania i w tych działaniach też nauczycieli chcemy wspierać. W zarządzaniu dydaktyką, w zarządzaniu materiałami multimedialnymi, w zarządzaniu swoją pracą, taką codzienną, planowaniem swojej pracy, ale też w dotarciu chociażby do uczniów różnymi kanałami, w tym ma pomóc projekt indywidualni.pl. Warto wymieniać się doświadczeniami. Tutaj bardzo często jest takie postrzeganie, że prelegenci, osoby, które prowadzą warsztaty, osoby, które tutaj się wystawiają, oni mają przekazywać na tych warsztatach jakąś wiedzę, jakby to powiedział Radek Koterski, nic bardziej mylnego. To tak naprawdę jest też słuchanie tej drugiej strony i tak naprawdę my wszyscy uczymy się trochę czegoś od siebie nawzajem. Każdy tą wiedzę ma nieco inną, my cenimy wiedzę praktyczną, której nie posiadamy, tak, tworząc nasze oprogramowanie. Naszą główną siłą są nauczyciele, są dyrektorzy, którzy korzystają z tych rozwiązań i cały czas stale podpowiadają nam, jak je ulepszyć. To jest dla nas taka wartość, być tutaj i słuchać. Moje pierwsze kontakty z tego typu urządzeniami to były bardziej automaty do gier, pamiętam, i takie do podłącza, pamiętam, Pegasus. Ja i tak miałem dosyć szybko komputer, bo pamiętam w drugiej klasie bodajże podstawówki. Mój tata się bardzo irytował, bo służył głównie do gier komputerowych. Ale ten kontakt był dosyć szybki i to dużo mi dało, bo w momencie, kiedy ten kontakt z tym komputerem jest nieco wcześniej, mam wrażenie, że wtedy trochę nie boimy się, że coś zepsujemy. Ja swój zepsułem wielokrotnie, ten komputer, przez co jeszcze bardziej irytował się mój tata. A daje to później taką prostotę, taką prostotę działania, przyswajania też nowej technologii, bo to jest takie trochę bardziej naturalne niż jeżeli później zaczynamy się z nią stykać. Często obserwuję, że nauczyciele dopiero w pewnym momencie ten komputer się pojawia i bardzo często tak boją się, że coś w nim zepsują, zupełnie niepotrzebnie, bo co się zepsuje, to można naprawić, a jednak nie jest to wiedza jakaś taka bardzo nieprzystępna, sądzę, że do opanowania dla dorosłego człowieka.